Tom 111, Zaginiony rękopis, rozdział 14. Dzień później wróciłem do Patny i zameldowałem się w hotelu. Ramona zjawiła się godzinę po tym, jak przekroczyłem próg pokoju na pierwszym piętrze. Nie była zadowolona, że dysk jest uboższy o jedną jadeitową łezkę. Była wściekła, groziła mi i wyzywała. Nie była już tą samą czarującą, pełną seksapilu dziewczyną mówiącą zmysłowym głosem. Rozstaliśmy się w złości i raczej nie będę przytaczał epitetów, którymi nadobna Ramona szczodrze mnie obdarzyła. Pisząc, że rozstaliśmy się w złości, nie zachowałem precyzji wypowiedzi. Ona była wściekła, ja miałem natomiast typowego doła i moralnego kaca wywołanego układem zawartym z Daoshi i wróciłem do kraju i zaraz następnego dnia złożyłem pobieżną relację szefowi. Akurat kończyłem swoją mocno okrojoną z faktów wypowiedź, gdy do gabinetu Golnuka weszła Różdżka i poinformowała, że na dole czeka von Habermann ze swoją obstawą. Kiedy szef bractwa zjawił się w gabinecie na piętrze, rozpoczęła się rozmowa, która nie mogła być przyjemna. Pan jesteś nieodpowiedzialnym bandziorem i barbarzyńcą. Wrzasnął od progu von Habermann, a właściwie Orpała. Do którego z nas pan mówi? Zapytał ponurym głosem Golnuk. Oczywiście do pańskiego człowieka, odpowiedział właściciel błyszczących binokli, a potem spojrzał na mnie ponownie. Panie, jak pan się tam nazywasz? Piotr Nacki, oświadczyłem ze szczerym uśmiechem. Wiedziałem, że jakoś idiotycznie. Panie Nacki, pan jesteś łobuz, łotry i dziki człowiek. Nie, pan jesteś gorszy od hordy hunów. Dlaczego? Zagadnąłem, a idiotyczny uśmiech nie znikał z moich ust nawet na chwilę. Pan doskonale wiesz, pan zniszczył ważne dzieło sztuki. Po pierwsze, nie zniszczył, tylko lekko zdekompletował, stwierdziłem. A po drugie, proszę wybaczyć, ale nie mam zaufania do człowieka, który nie jest w stanie zapamiętać mojego nazwiska i dlatego musiałem zabezpieczyć interesy fundacji. Ma pan manuskrypt? Jeżeli tak, to jadeitowa łezka również się znajdzie. Jest pan bezczelny, arogancki i wyjątkowo zadowolony z siebie, mruknął von Habermann. Kara pana nie ominie, ale na to przyjdzie jeszcze czas. Hektor. Ostatnie słowo skierowane było do jednego z goryli podążających krok w krok za szefem bractwa. Von Habermann podniósł prawą rękę do góry. Dłoń skierował do tyłu. Hektor usłużnie wsunął mu pomiędzy palce a kciuk opasłą tekturową teczkę. Teatralny gest nie wypadł zbyt dostojnie, gdyż papier potrafi sporo ważyć. Nadgarstek właściciela binokli nie wytrzymał i teczka spadła na ziemię. Na szczęście była dobrze związana tasiemkami, więc jej zawartość nie rozsypała się. Von Habermann spojrzał z wściekłością na swojego goryla, a potem na papierowe zawiniątko. To jest ten manuskrypt, powiedział. Przez chwilę miałem wrażenie, że chce go wdeptać w podłogę. On jednak wskazał palcem na teczkę i powiedział: Hektor, podaj temu osobnikowi jego skarb. Goryl niemal rzucił się na podłogę, błyskawicznie podniósł grubą teczkę, a następnie podszedł do mnie i podał mi ją. Rozwiązałem tasiemki i zajrzałem do środka. Le 8 juin 1875, un mardi après, au numero 19 de Koenig, Strasse a Hamburg, le bâtiment, propriété de mon oncle, le professeur Lidenbrock. Tak, to był rękopis Juliusza Vernea. Przekartkowałem go. Niemal 200 stron zapełnionych równym, dosyć czytelnym pismem. Ochroniarz von Habermanna przez cały czas stał o krok ode mnie. A teraz proszę oddać to, co pan wydłubał z dysku, powiedział szef bractwa. I radzę się pospieszyć. Sięgnąłem do tylnej kieszeni spodni i wyciągnąłem stamtąd jadeitową łezkę. Proszę, powiedziałem, podając ją gorylowi. Ten natychmiast zaniósł ją swojemu szefowi. Von Habermann przyjrzał się klejnotowi niezwykle uważnie, a potem powiedział: ma pan szczęście, ma pan cholernie dużo szczęścia. Gdyby jadeit był pęknięty, albo miał jakąś rysę, kazałbym pana zabić. Oj, jak mi przykro, że aż tak pana zdenerwowałem, oświadczyłem z bezczelnym uśmiechem. Może w ramach przeprosin przyjmie pan moją ofertę pomocy? Dwie spośród pozostałych czterech osób przebywających oprócz mnie w gabinecie spojrzały w moją stronę z wyrazem bezbrzeżnego zdziwienia. Pierwszą był mój szef, drugą von Habermann. Wyraz oczu goryli pozostał bez zmian, tempota,
bezmyślność oraz chamska siła ziała im z tęczówek aż miło. Jak mam to rozumieć? Zapytał szef bractwa. Jest dla mnie jasne, że te złote dyski są jedynie wstępem do czegoś, czegoś większego. Myślę, że one są panu potrzebne, że będzie pan musiał odbyć daleką wyprawę, a ja lubię jeździć po świecie. Nie wiem, skąd te sugestie o wyprawie? Nic takiego nie mówiłem. Zbyt bogata wyobraźnia, panie. Jak pan się nazywasz? Nacki. Piotr Nacki. Przedstawiłem się zwyczajem agenta 007. Zatem, panie Nacki, radzę okiełznać wyobraźnię. To po pierwsze, a po drugie, mam swoich ludzi, jakby przyszło co do czego. Chwilę później delegacja Bractwa Dębu opuściła gabinet mojego szefa. Jednak jeszcze tego samego dnia wieczorem dowiedziałem się, że pan von Habermann przemyślał moją propozycję i zaprasza mnie do uczestniczenia w wyprawie do Hondurasu. Nie wiem, jak działała chińska maszynka do symulowania i prognozowania przyszłości, ale słowa Daoshi potwierdziły się. Stało się dokładnie tak, jak przewidywał. 15 godzin później siedziałem w fotelu niewielkiego, prywatnego odrzutowca pasażerskiego Gulfstream G650, który unosił się w przestworzach nad Atlantykiem. Na pokładzie oprócz pilotów i mnie przebywało jeszcze 6 osób. Von Habermann i jego dwaj ochroniarze Armandus oraz Hector, asystentka szefa, a także dwóch mężczyzn o niejakim wyglądzie moli książkowych, którzy prawie w ogóle się nie odzywali. Nikogo więcej z całą pewnością nie było, gdyż przed wylotem goryle szefa bractwa dokładnie przeszukali wynajęty samolot. Mniej więcej 2 godziny po tym, jak samolot pożegnał brzegi Europy, zaczęły dziać się na pokładzie rzeczy niezwykłe oraz niebezpieczne. Myślałem, że śnię, kiedy z tylnej części samolotu, gdzie znajduje się przedział bagażowy oraz toaleta, wybiegło niespodziewanie 5 niskich mężczyzn w pełnym rynsztunku bojowym sił specjalnych z pistoletami maszynowymi HIK-MP5 gotowymi do strzału. Na twarzach mieli gogle taktyczne i wyglądali jak wielkie czarne muchy. Wszyscy na ziemię. Już, już, wrzasnął jeden z napastników. Zobaczyć minę von Habermanna, bezcenne. I było mi to dane. Niestety, ani na krok nie przybliżyło mnie to do rozwiązania zagadki. Skąd 5 komandosów wzięło się w samolocie? Teleportacja? Pomyślałem, żadne inne bardziej rozsądne rozwiązanie nie przychodziło mi do głowy. Aby mój umysł nie pogrążył się przypadkowo w bezczynności, otrzymałem po chwili dodatkowe wrażenia. Kiedy leżałem już, tak jak pozostali pasażerowie, na podłodze, przy wejściu od strony bagażowej pojawiły się jeszcze 3 ubrane na czarno postacie. Nie miały broni. W obu dłoniach niosły natomiast dobrze mi znane przedmioty, spadochrony. Tymczasem jeden z uzbrojonych komandosów wszedł do kabiny pilotów. Po chwili samolot zaczął obniżać lot i zmieniać nieco jego kierunek. Manewry były dosyć gwałtowne, więc można było je doskonale wyczuć. Żołnierz, który wcześniej kazał wszystkim położyć się, zaczął podchodzić do każdego pasażera po kolei. Procedura wyglądała za każdym razem następująco. Trzeba było wstać z podłogi, a następnie podejść do ludzi ze spadochronami. Oni nakładali sprawnie uprząż, zaciągali sprzączki, pokazywali, którą linkę pociągnąć podczas skoku i przesuwali tak przygotowanego delikwenta na tył samolotu. Kiedy staliśmy już tam wszyscy, ze swego przedziału weszli również piloci eskortowani przez komandosa. Kiedy nałożono im spadochrony, przemówił mężczyzna, który wcześniej na nas wrzeszczał, a później prosił o podejście do kolegów ze spadochronami. Jesteśmy teraz na wysokości około 2000 metrów, powiedział spokojnym, niezwykle opanowanym tonem. Za chwilę odstrzelimy przednie drzwi i na mój znak po kolei zaczniecie wyskakiwać. Podniosłem dłoń, aby zapytać, co się dzieje. Komandos popatrzył na mnie i lodowatym tonem powiedział: morda w kubeł, nie waż się odezwać. Na dole czekać będzie łódź motorowa. Jej załoga pozbiera was wszystkich. Mam nadzieję. To wszystko. Dwaj komandosi przeszli do przedniej części samolotu, założyli 3 mikroładunki na drzwiach i odsunęli się na bezpieczną odległość. Potem było wielkie bum. Wiatr zaczął hulać po wnętrzu samolotu. To wszystko mi się śni. Pomyślałem i już była moja kolejka do skoku. Kiedy znalazłem się w powietrzu, zdołałem dostrzec, jak to się stało, że komandosi w czerni pojawili się na pokładzie Gulfstreama dosłownie znikąd.
Pod maszyną pasażerską wisiał czarny samolot przypominający nietoperza widzianego oczami rzeźbiarza kubisty. Maszyna nie miała jakichkolwiek oznaczeń. Połączona była z Gulfstream G650 półsztywnym rękawem, przez który komandosi przedostali się do środka cywilnej jednostki. Wcześniej musieli jednak wykonać, w jakiś cichy sposób, dziurę w poszyciu atakowanego samolotu. A może był tam jakiś konstrukcyjny otwór? Zapewne czarna farba oraz dziwny kształt czyniły maszynę niewidoczną dla radaru. Wystarczyło, że piloci podeszli do naszej maszyny dokładnie od tyłu, a nikt na pokładzie Gulfstreama nie miał szans dostrzec zbójeckiego samolotu. Takie rzeczy widziałem już w kinie na filmie sensacyjnym, ale żeby w rzeczywistości, pomyślałem, nieco pode mną rozkwitły pierwsze czasze spadochronów. Duża gumowa łódź motorowa z uzbrojonymi żołnierzami krążyła przez kilka minut, zanim zostali zebrani wszyscy wyproszeni z samolotu. Najbardziej zdziwiło mnie to, że na dole powitali nas Chińczycy. Rysy żołnierzy nie pozostawiały najmniejszych wątpliwości. Wysoko na niebie rozległ się huk. Niemal na horyzoncie zobaczyłem najpierw kulę ognia, a później płonące iskry spadające do oceanu. Gulfstream G650 stał się wspomnieniem. Mniej więcej w tym rejonie nieboskłonu, gdzie zobaczyłem wcześniej eksplozję, pojawił się chwilę później czarny punkt, który zaczął szybko rosnąć. To nadlatywał czarny kubistyczny nietoperz z napędem odrzutowym. Samolot przeleciał nisko nad gumową łodzią, a pilot zamachał skrzydłami w popularnym lotniczym pozdrowieniu. Kwadrans później kilkaset metrów od gumowej łodzi wynurzyła się z szumem łódź podwodna średniej wielkości. Nie była żółta, jak w znanej piosence zespołu The Beatles, tylko stalowo-szara. Chociaż istniało jednak pewne powiązanie z kolorem słoneczników. Otóż okręt należał do marynarki wojennej chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. Kiedy już znaleźliśmy się na pokładzie jednostki, przywitał nas swoim nieprawdopodobnym uśmiechem Daos Hizer Booking Baobu. Szybko przemieszcza się pan po świecie, powiedziałem. Pan również, stwierdził Chińczyk. Po raz kolejny zobaczenie miny von Habermanna warte było każdej sumy w dowolnej walucie. No, a chińskie okręty pływają chyba najszybciej na świecie, zawołałem. Nie, one po prostu znajdują się dokładnie tam, gdzie powinny się znajdować, oświadczył Daos Hi. Ten pływa w tym rejonie od 2 miesięcy. A jak pan? Tak samo jak pan. Na spadochronie. Jeżeli zaspokoiłem już pańską, przyznaję trochę rozbuchaną, ciekawość, to chciałbym, aby moi oficerowie zajęli się przesłuchaniem wszystkich gości. Pana zarezerwowałem dla siebie. Dlaczego? Dlaczego zaatakowaliście samolot? Zapytałem, kiedy Daos Hi i ja znaleźliśmy się w małej pustej kajucie, w której stały tylko 2 krzesła i stolik. Przecież to działanie kompletnie bez sensu. Chcieliście poznać lokalizację podziemnej twierdzy, a tak. Tak będziecie musieli wycisnąć tę wiedzę z pojmanych członków bractwa. Chińczyk spojrzał na mnie ponuro. Na razie mam jedną prośbę, powiedział. Niech pan zamilknie. Muszę wyłuskać naszego biochipa. Raczej nie będzie już potrzebny. Zajęło mu to kilkanaście sekund. Zrobił to niezwykle sprawnie, jakby przez całe życie zajmował się tylko tym. Posłużył się takim samym urządzeniem, jakiego użył poprzednio w Indiach do umieszczenia elektronicznej zabawki w moim ciele. No, to teraz możemy pogadać, stwierdził. O co pan pytał? Dlaczego zrobiliście tę akcję? A, tak, już pamiętam. Ma pan wyjątkowo brzydki zwyczaj wyciągania pochopnych wniosków, powiedział Chińczyk, marszcząc czoło. Nasza dzisiejsza operacja była racjonalna do bólu, a wynikała ze zmieniającej się sytuacji. Zapomniałem panu powiedzieć. To oznacza oczywiście tyle, że nie powiedział mi pan, bo było to niewygodne, skomentowałem. A zatem zapomniałem panu powiedzieć, że Amerykanie również zainteresowali się sprawą twierdzy Urotuo. Niestety, mieli wtyczkę w jednej z naszych komórek analitycznych i nie dowiedzieli się dużo, ale wystarczyło, żeby zaczęli węszyć. Oni też chcą poznać tajemnicę czary zagłady, ale jej nie poznają, bo my działamy o jeden krok przed nimi. Na wasz samolot czekali w Hondurasie żołnierze z Navy SEALs. Mieli was przechwycić i dostarczyć ludziom z wywiadu. Oni wyciągnęliby z was wszystko i byliby pierwsi. Nie mamy w tym rejonie odpowiednich sił, aby konkurować z Amerykanami. A ten samolot z waszymi komandosami? Daos Hi machnął dłonią. To za mało, aby ścigać się z Yankeesami,
Dlatego nie będziemy się z nimi ścigać. My po prostu będziemy pierwsi w rotło. Nasi ludzie właśnie rozwałkowują von Habermanna. Serum prawdy FX-38. Rozwiąże mu język szybko i skutecznie. To dlaczego nie zrobiliście tego wcześniej? Po co był ten cały kosmiczny cyrk i teatr? Chcieliśmy działać subtelnie. Nie udało się. Zadziałamy więc siłą. A Amerykanie? Niech czekają sobie na samolot, który nigdy nie przyleci. W każdym razie, skończył się czas grzecznego proszenia o informacje oraz zdobywania ich metodami operacyjnymi. Teraz po prostu przyciśniemy pana von Habermanna i wyśpiewa nam wszystko. Tak samo pięknie, jak wyśpiewałby Amerykanom. Trudno, to jest wojna. Cicha wojna, ale równie bezwzględna jak każda inna. Nie ma miejsca na sentymenty. Jankesi ich nie mieli. No i proszę zauważyć, jak różne są nasze oraz ich metody. My chcieliśmy załatwić wszystko delikatnie. Powiedziałbym, że w rękawiczkach. A oni? Oni wysłali po prostu SEALS. UV zastawili pułapkę. Opanowanie samolotu przez chińskich komandosów było wydarzeniem ekscytującym oraz niezwykłym. Ale najwyraźniej los postanowił sprawdzić moją odporność na stres. Nie był to bowiem koniec militarnych atrakcji. Jakie miałem przeżyć tego dnia? Daoshi skończył ze mną rozmawiać i zamierzał właśnie wyjść, gdy kadłub okrętu zajęczał przeciągle, a potem rozległo się kilka głuchych, bardzo głośnych stuknięć. Chińczyk zaklął, a potem wybiegł z kajuty. Po raz drugi tego dnia miałem okazję zobaczyć komandosów w pełnym rynsztunku. Dwóch takich wpadło do pomieszczenia, w którym przebywałem. Wywlekli mnie na korytarz, skrępowali nogi oraz dłonie plastikowymi kajdankami, a potem pobiegli gdzieś w głąb okrętu. Z daleka było słychać strzały, których dźwięk przypominał klaskanie. Na statku toczyła się jakaś zacięta walka, przy użyciu broni palnej wyposażonej w tłumiki. Z tego, co zdołałem się zorientować, na podstawie różnych późniejszych relacji, przebieg akcji militarnej, która miała na celu opanowanie okrętu podwodnego, był następujący. Do chińskiej jednostki podwodnej, płynącej w stronę wybrzeży Ameryki Środkowej, przyssał się niczym świdrak okrętowy, amerykański batyskaf desantowy. Od zwykłego batyskafu różni się on tym, że ma specjalny samouszczelniający się kołnierz, dzięki któremu może przywierać do innych jednostek. W kolejnym etapie ludzie przebywający na pokładzie batyskafu desantowego mogą przeciąć burtę atakowanego obiektu i dostać się niepostrzeżenie do środka. W sumie Amerykanie zrobili pod wodą dokładnie to, co wcześniej Chińczycy zrobili w powietrzu. Większy stopień trudności polegał na tym, że zaatakowana została jednostka militarna, w której znajdowali się uzbrojeni żołnierze. Doszło więc do wymiany ognia, ale walka trwała niedługo. Chiński okręt został opanowany. Amerykanie zażądali od kapitana wypłynięcia na powierzchnię. Tam czekał już niszczyciel rakietowy USS Ramage typu Arleigh Burke. Członkowie załogi okrętu podwodnego, a także wszyscy inni ludzie przebywający na jego pokładzie, agenci dowodzeni przez Daoshi oraz osoby z samolotu Gulfstream G650, w tym również ja, zostali przetransportowani na pokład amerykańskiej jednostki. Później okręt podwodny został ostrzelany z broni pokładowej USS Ramage i poszedł majestatycznie na dno. Wiele dni później dowiedziałem się, że zanim Amerykanie zdołali opanować chiński okręt podwodny, Daoshi wykonał jedną z najważniejszych misji swojego życia. Analogie dotyczące metod działania Amerykanów i Chińczyków szły znacznie dalej, niż mogłoby się to wydawać na podstawie oficjalnego stosunku obu krajów do międzynarodowych uregulowań określanych mianem praw człowieka. Amerykanie bardzo szybko rozpoczęli gorączkowe przesłuchiwania. Godzinami wałkowali temat podziemnej twierdzy oraz czary zagłady. Za wszelką cenę chcieli dowiedzieć się, jakie jest położenie tajemniczego kompleksu Urotło. Im więcej czasu upływało od zatopienia chińskiego okrętu podwodnego, tym śledczy byli bardziej nerwowi. Drugiego dnia po południu przesłuchania niespodziewanie się skończyły, a śledczy więcej nie pojawili się w kajutach uczestników lotu Gulfstroma. W nocy niszczyciel zmienił kierunek rejsu. Na podstawie obserwacji nieboskłonu zorientowałem się, że nie płyniemy już na zachód,
Tylko na północ, po kilku dniach u Sramage zawinął do Naval Station Norfolk, największej amerykańskiej bazy marynarki wojennej. Jest ona położona na północny zachód od Norfolk w stanie Virginia. Oficjalnie ogłoszono wówczas, że amerykański niszczyciel uratował załogę chińskiego okrętu podwodnego i z honorami wojskowymi wysłano jego załogę samolotem transportowym do Pekinu. Wszystkim ludziom z samolotu wręczono natomiast po bilecie lotniczym do Polski i bez słowa odprawiono na lotnisko w Waszyngtonie. Po wylądowaniu w Warszawie zrobiło się ciekawie, bo poproszono wszystkich pasażerów lotu z Waszyngtonu o pozostanie na swoich miejscach. Do samolotu wkroczyła policja. Po minucie wyprowadzono z maszyny jedną oburzoną osobę, Dariusza von Habermana. Mogłem wracać do Gdańska, do Ruszczki. Zdecydowałem się na podróż pociągiem. Kiedy jechałem taksówką z lotniska na dworzec Warszawa Centralna, wybiła akurat pełna godzina i w radio rozpoczęły się wiadomości. Jedna z nich brzmiała niezwykle intrygująco. W dalszym ciągu nieznane są przyczyny niewielkiego trzęsienia ziemi, jakie nawiedziło kilka dni temu Honduras. Jego epicentrum znajdowało się w niemal bezludnej części kraju porośniętej gęstą dżunglą. Nie zanotowano więc ofiar śmiertelnych wśród ludności. Wydarzenie przeszłoby prawdopodobnie bez echa, gdyby nie wczorajszy komunikat sławnego eksperta zajmującego się badaniem trzęsień ziemi, Alberta Maroksisa Trevelyana. Ogłosił on, że po analizie szczegółowych zapisów niedawnego wstrząsu doszedł do zadziwiających, ale całkowicie jednoznacznych wniosków. Jego zdaniem, wstrząs został wywołany w sposób sztuczny, prawdopodobnie przy użyciu niewielkiego ładunku jądrowego. Problem polega na tym, że Honduras nie jest państwem atomowym i nie posiada arsenału takiej broni.